Dzień dobry. Słuchajcie, mam 2 maja. Majóweczka. Pogoda mieszana, raz pada, raz świeci słońce. Pada na szczęście, bo jest bardzo sucho. Ale ja postanowiłem oddać się jednej ze swoich pasji. Wziąłem aparat pod pachę i poszedłem robić zdjęcia. Zaryzykowałem tym razem i postanowiłem jako torbę foto wziąć torbę Helikona, żeby nakręcić wam krótszą, dłuższą, zobaczymy jak wyjdzie recenzję na temat zajebistej torby, której funkcjonalność mógł spieprzyć tylko i wyłącznie producent. Dlatego głównym bohaterem dzisiaj będzie Helikon Wombat MK2 i zapraszam do materiału. Słuchajcie, mam delikatną chrypę, więc głos ciutkę nie ten. Spokojnie, nie koronawirus. Spokojnie, będę żył. Natomiast, słuchajcie, wziąłem dzisiaj ze sobą Helikona MK2. Wziąłem tą torbę ze względu na to, że mam ją już dość długo. Dostałem ją od Helikona. Jest to torba, która poleci na koniec tego odcinka do jednego z naszych patronów, więc spodziewajcie się, że pod koniec pojawi się patron, którego wylosuję w drodze losowania, w drodze wyboru, podczas składania filmu, dlatego patron pojawi się na sam koniec, który tą torbę ode mnie dostanie. Torbę zajebistą. I teraz jak gdyby. No co można powiedzieć o torbie? No torba jaka jest, każdy widzi, tak? Jak koń. Kieszenie ma? No ma. Pasek ma, nawet dwa. Jeden ramię, drugi biodrowy, teraz odpięty. Komorę główną ma, ma. W środku jakieś tam kieszonki ma, ma. No, co tu więcej o torbie mówić? Przecież to nie jest jakiś wynalazek. No to nie, nikt nie wymyślił koła na nowo. No właśnie, ale firma Helikon od jakiegoś czasu, już dość długiego, zaczęła nas przyzwyczajać do tego, że swoją pozycję buduje, swoją pozycję rynkową, grono swoich klientów buduje nie poprzez cenę, tylko poprzez jakość. I to uważam jest super, dlatego że osobiście wychodzę z takiego założenia, że klient, który kupuje coś dobrego do danego wykonawcy, do danego makera, do danej firmy, do danego producenta, wraca. Niezależnie od tego, że musiał za to zapłacić ciutę więcej, ale jeżeli sprawdził produkt, to wróci po kolejny produkt tej firmy. I to jest spoko. Bardzo szanuję firmę Helikon za to, że jakość swoich produktów podnosi i bardzo szanuję też dział, który wymyśla te produkty. Z jednej strony szanuję, a z drugiej strony zbluzgam ich w tym filmie jak nie wiem co, dlatego że to już jest kolejny raz, kiedy poruszam dany temat i nie bardzo widzę jakiś odzew w związku z tym. Dlatego może przebrnijmy przez podstawowe rzeczy. Słuchajcie, nie będę wam podawał wymiarów. To możecie sobie sprawdzić w internecie. Nie będę tego przeklepywał na film. Zapraszam was na stronę Helikonu. Na pewno link będzie poniżej. Tam możecie sprawdzić wszystkie szczegóły dotyczące tej torby. Ja wam ją opiszę tak jak user, no tak jak użytkownik.
materiały marketingowe torby Wombat 2 są głównie skierowane pod posiadaczy broni na przykład. No co w naszym kraju jest dość niszowym fokusem, tak? Ja rozumiem, to jest fokus na Stany Zjednoczone i na ludzi, którzy nawet w pudełku z płatkami śniadaniowymi trzymają broń. U nas tak nie jest, jak gdyby ten fokus nie jest, powiedzmy, najcelniejszy. Oczywiście ja rozumiem, że nie można prowadzić na stronie akcji marketingowych pod każdy kraj oddzielnie. Tak sobie Helikon postanowił taki marketing prowadzi co do tej torby. Natomiast u nas ta torba, no, jak gdyby ma troszeczkę inne zastosowania. Są to zastosowania codzienne i ja te zastosowania scharakteryzowałem jak gdyby w dwóch kategoriach i dzisiaj dodałem trzecią. Przede wszystkim torba dla ludzi, którzy używają takiej torby na co dzień. Tutaj też w zasadzie mamy dwie podkategorie. Dlaczego tak to dzielę, wyjaśnię Wam później, jak będę się przychrzaniał do projektantów. Przede wszystkim mamy ludzi, którzy na co dzień nie używają komputera albo nie noszą ze sobą laptopa i to jest jedno grono użytkowników, które może tej torby używać na co dzień. Drugie grono klientów to są klienci, którzy używają komputera i to jest bardzo istotne, dlatego że brak jest jednej rzeczy dramatycznie. I to jest druga grupa codzienna, czyli grupa, która nosi ten tablet czy właśnie laptopa. Trzecia grupa użytkowników to są użytkownicy, którzy tej torby będą używali jako torby takiej wypadowej. Tak? Też super się sprawdza, jeżeli chodzi o torbę wypadową, to też wszystko powiem. I dzisiaj dołączyłem trzecią grupę, czyli jak gdyby sposób wykorzystania tej torby chyba w ogóle niezamierzony, bo tak naprawdę no, wychodzę do lasu, porobić zdjęcia, nakręcić materiał, używam tego jako torby fotograficznej. I tutaj też potencjał, czy w wielu przypadkach potencjał tej torby jest super niewykorzystany. I teraz sobie zacznijmy od ogólnego opisu torby. Słuchajcie, torba na zewnątrz ma w sumie 5 kieszeni, tak? Dwie kieszenie to są kieszenie frontowe. Są to bardzo duże kieszenie, słuchajcie, ja no nic z nich nie mam, dlatego że jak gdyby nie używam już tej torby na co dzień, ale postaram się Wam pokazać, jak duża. Ja nie mam dużej dłoni, ale zobaczcie, tutaj wchodzi pełna dłoń aż pod nadgarstek i tu jest naprawdę dużo miejsca. Jakbym miał to odwzorować do jakiegoś przedmiotu, który tutaj można schować, to spokojnie wejdą tutaj dwa powerbanki po 20 tysięcy mAh, spokojnie wejdzie tutaj, nie wiem, 6 telefonów, smartfonów, tak? No jest tu dużo, dużo miejsca. Obie kieszenie są bliźniacze, to znaczy obie się otwierają na jedną stronę, natomiast obie mają, jakby Wam to pokazać, o zobaczcie, one jak się otworzą, to można tą klapę wywinąć dość mocno. I teraz w obu tych kieszeniach mamy zastosowane panele do Velcro, dzięki czemu możemy tutaj przymocować na przykład organizer. Ja mam tu w środku akurat, ale Wam pokażę od razu. Na przykład organizer tego typu na rzepy. Możemy go śmiało w tej kieszeni. Zaraz postaram się go tutaj zamontować, tylko problem jest taki, że to się od razu przyczepia. O, proszę bardzo, panel widzieliście, panel jest zamontowany w środku. Jeżeli się go dobrze przyczepi, to pasuje rozmiarem, więc naprawdę spoko. Oczywiście ten panel można przyczepić po obu stronach tej torby, więc jeżeli pozwolicie, to opuszczę kamerę. Oczywiście taki panel można przyjąć po obu stronach kieszeni, więc tak naprawdę możemy go zdublować, możemy dać inny panel, możemy dać panel organizacyjny i na przykład jakiś organizer, który mieści więcej rzeczy do tego rodzaju kieszeni. Te kieszenie mamy dwie frontowe. Teraz kieszenie boczne. Słuchajcie, kieszenie boczne, w których jest po pierwsze tak, pasek, który trzyma, on przechodzi przez tą kieszeń i łapie torbę za dół, więc nie ma tutaj sytuacji takiej, że Wy ciągniecie tą torbę tu za górę. To jest wszystko bardzo mocno zrobione. I teraz
w te kieszenie wejdzie bardzo, bardzo dużo. Nawet spokojnie, jakbyście chcieli zamknąć tu nalgenkę, to ona się tu zmieści. Te kieszenie już oczywiście velcro nie mają. Tutaj mamy tą taśmę, która wzmacnia nam uchwyt. Z tej strony już jest tylko szmata, więc ale te kieszenie, zobaczcie, one są bardzo, bardzo głębokie. Naprawdę nalgenka tu wejdzie, z tym, że ona tu wejdzie, jeżeli nie wykorzystacie na przykład do nalgenki albo do butelki kieszeni środkowej. Zaraz sobie tam przejdziemy. Te kieszenie również mamy dwie, prawda, po lewej i po prawej stronie. Ja tutaj mam akurat jakiś mały stojaczek do aparatu, mam kijek do selfiaków, także spokojnie. No i tutaj mamy, o, mamy dwa zamki. Możemy sobie tą kieszeń otwierać w którąkolwiek stronę chcecie, tak? Czyli mamy możliwość otworzenia w prawo, w lewo, jak sobie tylko chcecie. Oczywiście zobaczcie, ona, jeżeli sobie życzycie, otwierać ją na obie strony, wywijacie, macie dostęp łatwy do kieszeni. Sprawa prosta. Obie kieszenie również są bliźniacze, więc wyglądają tak samo. Kolejna kieszeń, która jest od frontu, również zapinana w prawą, w lewą stronę. To jest kieszeń, która znajduje się tuż pod suwakiem komory głównej. W tej kieszeni również macie panel velcro i nie wiem, czy będziecie widzieli. On już nie jest na całej szerokości kieszeni. On jest tylko o, na takim odcinku i tutaj również możecie sobie wszczepić jakiś organizer. Ta kieszeń jest dość płaska i wbrew pozorom nie jest jakaś super głęboka, bo zobaczcie, tutaj również ręka mi wchodzi tuż poza nadgarstek, tak? Więc ona jakoś nie jest super głęboka, ale do wszelkich rzeczy płaskich, szybkiego dostępu, które potrzebujecie mieć, czy jest to, nie wiem, telefon, czy jest to no cokolwiek, co potrzebujecie mieć szybko pod ręką, ta kieszeń jest spoko. I również zapinana w obie strony, także czy nosi się na prawą, czy na lewą rękę, bardzo wygodne rozwiązanie. Nie wiem, czy wam powiedziałem, zamki są YKK, więc to też jest wykonane na najwyższym poziomie. I teraz słuchajcie, no ja oczywiście w środku, pozwólcie, że wypakuję, tu jest torba od drona, tu też jest osłonka od kamery, od drona. Tu mam plandekę, jakbym chciał się gdzieś usadzić. I bałagan. Nie wiem, jak wam to pokazać, żeby to było dobrze. Postaram się jakieś przebitki wam zrobić. Natomiast nie wiem, czy wam to tak pokażę dobrze. O, może będzie dobrze. Słuchajcie, prawa, lewa kieszeń, analogicznie jak w innych torbach Helikona, chociażby w Satchelu czy w Urban Carrier, dwie boczne kieszenie, w które spokojnie wchodzi butelka litrowa z piciem, nalgenka, tak, tego typu rzeczy. Ja w tym momencie mam tutaj, żebyście zrozumieli, jeden obiektyw, no to jest wielkość wcale nie jakaś tam najmniejsza, i drugi obiektyw, który formalnie jest, kurczę, jeszcze trochę większy, znaczy jest bardziej pękaty, tak? Tu się wszystko mieści na rantach tych kieszeni. Bardzo chciałbym wam to dobrze pokazać, ale nie wiem, w którą stronę tą torbę otworzyć, żebyście to widzieli. Na rantach tych kieszeni mamy tutaj gumki, które również to trzymają od wewnętrznej strony. Postaram się to jakoś tam wywinąć. O, od wewnętrznej strony, słuchajcie, mamy dwie kieszenie z siatki. Odpinane, każda kieszeń osobno, przeszyte, więc są to dwie odrębne kieszenie. Również kieszenie z dość szybkim, łatwym dostępem do czegoś, co jest w środku. I to prawie koniec, dlatego że na tej części, która przyległa do ciała, mamy również wielki, wielki panel velcro i on jest po całości tutaj, po całości tej torby zrobiony. Co do rzeczy, które jeszcze są w tej torbie, oczywiście mamy tak, mamy pasek, który już jest charakterystyczny też dla Helikona, bo mamy tak, mamy z obu stron mamy regulację tego paska, tak, czyli możemy go sobie łatwo skrócić, łatwo wydłużyć. Tu jest pętelka, nawet jak mamy torbę na sobie, zaciągamy, skracamy pasek. Bardzo, bardzo wygodna sprawa. Nie będę tego ukrywał. Druga rzecz jest rzeczą, którą nie wszyscy potrafią używać. Natomiast jest to rzecz dość... Wybaczcie, torba jest uświniona, bo jej używałem, zanim ją odeślę do patrona, to ją
wypucuję. Druga rzecz, którą nie każdy umie używać, to jest pasek ten ala biodrowy, który jest bardzo wygodny i jest na tyle długi, słuchajcie, że nawet na takiego grubasa jak ja spokojnie daje się zapiąć i spokojnie odbiera część ciężaru tej torby, jak gdyby zawieszając to na biodrach. I to też jest spoko. Oczywiście teraz mamy sytuację taką, że w zależności od tego, czy nosicie na prawym, czy na lewym ramieniu, to ten pasek ma tutaj możliwość zdemontowania, zatrzask również można zdemontować, przełożyć na pętelki przeciwległe lub jeżeli komuś będzie wygodnie, na równoległe pętelki sobie ten pasek przewiesić. Mówię, rozwiązanie może nie jest jakoś tam popularne, ale jeżeli ta torba jest ciężka, ono rzeczywiście jest pomocne. Dobrze, i wierzcie mi, że ta torba jest po pierwsze świetna, jest super pojemna, ilość kieszeni jest wystarczająca, w tych kieszeniach mieści się mnóstwo rzeczy, w komorze głównej mieści się mnóstwo rzeczy. Ja w tym momencie miałem drona, dwa obiektywy, plandekę, nie wiem co tam jeszcze, to w zasadzie wszystko. I jeszcze miałem luz, tak? Natomiast ta torba ma olbrzymi potencjał. Ta torba mogłaby być super uniwersalna do bardzo, bardzo wielu rzeczy. Gdyby nie to, że w mojej subiektywnej opinii Helikon olał temat tych paneli przyczepianych do Velcro. Dlatego, że jeżeli jesteście maszynistą, drwalem, nie wiem, pracujecie na przetwórni mięsnej i używacie tej torby do zabrania drugiego śniadania, podstawowego szpeju, który nosicie ze sobą, tudzież, no nie wiem, no nawet przenoszenia telefonu, czy różnego tego typu rodzaju rzeczy, ta torba jest super. Dlatego, że po pierwsze ilość kieszeni pozwoli Wam na taką wstępną segregację różnych rzeczy, które macie. Duża komora pozwoli Wam na włożenie kurtki, czy włożenie bluzy, czy włożenie czegoś większego, jeżeli potrzebujecie, tak, nie wiem, może zabieracie pudełko śniadaniowe do pracy, a może, kurczę, nosicie kask do roboty, tak? Ta kieszeń jest super pod tym względem i ta torba się pod tym względem idealnie sprawdzi. Petarda. Nie jestem w stanie Wam ocenić, jak ta torba jest dla użytkowników broni, bo tu nie jestem w stanie się wypowiedzieć, ani nie mam broni, ani jak gdyby nie testowałem tego pod tym kątem. Natomiast do typowego EDC, do typowych zastosowań codziennych ta torba jest super. Do momentu, kiedy nie zaczynacie nosić ze sobą laptopa. No i tu jest buła. Bo do tego, żeby w tej torbie nosić laptopa, potrzebujecie drugi pokrowiec, dlatego że nie ma tutaj kieszeni na lapa, co jest z pewnych względów zrozumiałe, z racji jak gdyby przeznaczenia tej torby. Druga rzecz jest taka, że ta torba jest miękka, bo zobaczcie, ona jest, pomimo tego, że jest tu tych paneli Velcro, to ona jest mięciutka tak naprawdę. Oczywiście, no to nie jest satchel, a jeszcze nie daj, znaczy nie daj Bóg, no daj Bóg, ten satchel zrobiony z ripstopu, czy z nylonu, który w ogóle pakuje się taką małą paczuszkę. Natomiast ona jest mięciutka i no, wsadzenie tu komputera to jest pewne ryzyko z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma w środku oddzielnej kieszeni, więc wszystko co macie w środku po prostu się tam mieli z tym laptopem. To jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że ta torba no, nie zabezpiecza laptopa. I jakieś proste rozwiązanie by było do tego problemu, gdyby tylko chwilę do niego przysiąść. Zrobić organizer do 13 i do 15 z pianką. Usztywniony, na dwa rzepy do Velcro w środku. No nie mam słów po prostu do tego, znaczy zwykłem nie kląć, bo podejrzewam, żebym znalazł bardzo dużo słów, tylko większość nie nadawałaby się do publikacji, a jest raczej z krańca słownika. Dlaczego Helikon w entej już torbie, w której używa tego rozwiązania, nie produkuje organizerów i różnego rodzaju kieszeni poszerzających możliwości tej torby? No jest to dla mnie w 100% niezrozumiałe, dlatego że wyprodukowali teraz torbę na laptopa, która kosztuje 140 zł.
jest spoko, nawet zamierzam sobie ją kupić. Zauważyłem dopiero dzisiaj tak naprawdę, że oni mają taką torbę. Prościutka torba, wkładasz go laptopa, masz dwie kieszonki proste na zasilacz, kabel, koniec, dziękuję. Dlaczego taka torba nie może być wyprodukowana tutaj bez rączek, tylko z dwoma rzepami? No niech ona kosztuje te 100 zł, czy 90, no jak Boga kocham. No i problem rozwiązany. Macie wtedy torbę codziennego użytku z miejscem na lapa i jest super sprawa. Druga rzecz, która w tej torbie, nadal jak gdyby mieląc temat velcro, tak, i tych paneli, które można wykorzystać w środku, dlaczego Helikon nie myśli o innych branżach, o innych użytkownikach, jak użytkownicy broni. Dzisiaj wziąłem ze sobą aparat. Słuchajcie, ta torba pod kątem aparatu byłaby w 100% świetna, naprawdę. Gdyby tylko do tej torby, do tego velcro został doszyty panel, w którym można włożyć body, obiektywy, tak, obiektywy mamy w bocznych kieszeniach, tutaj body, jakieś na górze, mamy tak, mamy listwę na górze, jakieś miejsce na baterie, karty pamięci i tak dalej, duże kieszenie na dole, ze 3 czy 4 sztuki one by weszły, gdzie można włożyć aparat, obiektyw, coś tam jeszcze i jest super, super torba na aparat i wyobraźcie sobie, jakim błędem marketingowym jest to, że w zasadzie coś, co w produkcji kosztuje śmieszne grosze, bo te kieszenie naprawdę, one w produkcji nie będą kosztowały jakichś gigantycznych pieniędzy, rozszerzają możliwość takiej torby, zarówno pod kątem użytkownika, jak i pod kątem marketingowym takiego produktu. Świetny produkt, który jest w ogóle niewykorzystany, jeżeli chodzi o jego użyteczność, poprzez właśnie brak akcesoriów do tego rodzaju torby. Już ten problem występował przy Urban Carrierze, dlatego że no, ten jeden, no tam mamy parę tych rzeczy na velcro, z czego połowa skupia się na broni i magazynkach, a druga połowa skupia się na długopisach i na jednym organizerze, bodajże takim otwieranym na szpej. No za mało, trochę pomysłowości, trochę skrzydeł rozwinąć co do właśnie wykorzystania tego rodzaju paneli. Szczególnie, że te same panele można wykorzystać w plecaku, można wykorzystać w torbie, można wykorzystać, kurczę, na milion różnych sposobów, naprawdę. Strasznie żałuję, to jest moim zdaniem olbrzymi błąd i zasadnicza wada tej torby. To znaczy ta torba sama w sobie, bez odpowiedniego wyposażenia środka, jej wartość jest moim zdaniem mocno zaniżona ze względu właśnie na to, że nie można sobie zeskalować środka poprzez odpowiednie wyposażenie. Dobrze, nabiadoliłem się na dział projektowy. Mam nadzieję, że się nie obrażą na mnie strasznie i jeszcze coś od nich kiedyś dostanę, ale rzeczywiście jest to problem i wydaje mi się, że naszą recenzencką odpowiedzialnością jest to, żeby zwracać na to uwagę, dlatego że mam nadzieję, że za pół roku, oczywiście temat, zanim się przemieli, ja wiem, że to w dużych firmach trwa, to może za pół roku rzeczywiście będziemy mieli dostęp do pewnego rodzaju produktów, które będą poszerzały nam możliwości już zakupionych toreb, plecaków, różnych rzeczy. Dodatkowe dwie wady jeszcze widzę konstrukcyjnie w tej torbie, już niezwiązane z velcro. Słuchajcie, na to też zwrócił uwagę Tomek z Leśnych Ludzi. Oglądałem jego recenzję tej torby. Zdecydowanie brak jest rączki. Ja nie mówię, żeby to była, kurczę, jakaś uber super wytrzymała rączka. Wystarczyłyby dwie taśmy, które tą torbę by trzymały, tak żeby można było ją przełożyć z prawej strony na lewą, dlatego że łapanie tej torby za suwak jest możliwe tylko wtedy, kiedy ona nie jest wypchana. Jeżeli jest wypchana, trzeba już ją łapać tak, to jest niewygodne, a już łapanie za tą rączkę w ten sposób, już, no to już jest abstrakcja zupełna. I drugą rzecz, którą tak naprawdę dopiero dzisiaj zauważyłem, dlatego że do tej pory używam jej jako torby codziennej i nie było mi to potrzebne. Słuchajcie, na spodzie, który, żebyśmy mieli jasność, który też jest zmiękczony jakąś pianką, więc nie jest tak, że jak macie coś delikatnego w tej torbie, oczywiście nie mówię o noszeniu jajek bez opakowania, ale coś takiego, co martwicie się o uderzenia, to tu jest gąbka w środku. Ona nie jest gruba, ale wystarczająca na to, żeby zamortyzować chociaż takie drobne uderzenia. Natomiast brakuje, moim zdaniem, nawet ja bym tutaj nie wszywał taśm typu mole, tylko dałbym dwa D-ringi z jednej i z drugiej strony, żeby można było sobie po prostu zarzucić taśmę
Tak jak w dzisiejszym mój przypadek, to jest problem z niesieniem statywu. No, zawiesiłem go przez rączkę na jak gdyby tą ramienną, ale to nie jest wygodne, obija się i jest niewygodne. Zawieszenie go pod spodem byłoby zdecydowanie lepsze. Natomiast słuchajcie, czy mógłbym polecić tą torbę do kupienia? Jeżeli chodzi o jakość jej wykonania, jeżeli chodzi o użyte materiały, jeżeli chodzi o jej funkcjonalność, tak zdecydowanie bym ją polecił. To znaczy, jeżeli komuś taka torba do codziennego i do takich krótkich wypadów jest wystarczająca, to zdecydowanie to jest spoko rozwiązanie. Problem ze skalowalnością, to znaczy problem właśnie to, co wspomniałem, z możliwością doboru sobie sprzętu do środka. Uważam, że jest to nisza niewypełniona, uważam, że jest to nisza, która jest bardzo potrzebna użytkownikom i wbrew pozorom dość mocno intratna dla producenta. Także myślę, że na wypuszczeniu serii różnego rodzaju organizerów do środka, różnego rodzaju sprzętu do środka, który zeskalowałby tą torbę. Chcesz mieć, człowieku, foto, masz foto, proszę bardzo. Chcesz mieć do laptopa, masz do laptopa. Chcesz mieć do czegoś innego, na co ja na przykład nie wpadłem, ale może ktoś z Was wpadnie, więc piszcie w komentarzu, jakie jeszcze panele mogłyby się przydać w takiej torbie. To ilość klientów, która by na te panele była, mogłaby przerosnąć oczekiwania Helikona. Tak mi się wydaje. To jest jakby moja subiektywno-obiektywna opinia w postępie regresywno-progresywnym. O. Więc samą torbę oczywiście polecam. Mam nadzieję, że Helikon przyłoży się troszkę i da możliwość skalowania tego środka poprzez dodatkowe produkty. A my, mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo przede wszystkim i nie dajcie się ogólnie istniejącej paranoi. O, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się.